Siemanko, z tej strony driftingowy nerd, a ze mną Bartosz Fasola Kasprzyk oraz tam. Łukasz Baranowski, a więc ni mniej, ni więcej szefowie Drift Open. Witamy wszystkich. Witamy. Nie zrobiłem tutaj żadnego nadużycia, nazywając was w ten sposób? Nie, no można tak potocznie mówić, jesteśmy szefami, tak. Okej, okay, a więc ze mną tutaj szefowie Drift Open, zanim zaczniemy naszą... Łukasz jest moim szefem, ale mogę tego po imieniu chyba mówić. Tak, ale tylko w piątki. Gdzie mówisz? Mówisz, na to jesteś najważniejszy. Okej, okay. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, ja chciałbym tutaj z takim apelem do naszych widzów o to, aby subskrybowali kanał, a także zostawiali łapki w górę pod tym materiałem oraz komentarze związane z Drift Open, ponieważ to pozwoli jak najszerzej rozpromować i po prostu dotrzeć do jak najszerszej liczby osób, którzy są zainteresowani driftem i którzy tutaj będą tą naszą rozmowę mogli posłuchać. No, wszystko to ma na celu promocja naszego ukochanego sportu, a także sezonu 2022 Drift Open. Jeżeli natomiast chcecie gdzieś tam szerzej mnie wspierać, to możecie wejść w pierwszy link pod tym filmem. Jest to link do mojego Patronite i tam można mnie wspierać na różnych obszarach, a ambasadorami tego odcinka jest Zborowski.de oraz Procasto. Panowie, sezon 2022, kalendarz znamy już od, można powiedzieć, nawet kilku tygodni doskonale. Będzie 6 rund. Te rundy wpisują się, można powiedzieć, w takie 3 główne grupy, ponieważ będą to rundy torowe, uliczne i górskie, co jest wielką uciechą dla wszystkich purystów, jeżeli chodzi o drifting, ponieważ wracają legendarne rundy. Będą rundy, które w zeszłym sezonie były po raz pierwszy, ale już zasługują na miano legendy. No i będzie to, co wszyscy znamy doskonale, a więc można powiedzieć taka zasada, że zwycięskiej drużyny, jeżeli chodzi o zestawienie rund, się po prostu nie zmienia. No i właśnie, czy już teraz możemy powiedzieć, że sezon 22 będzie najlepszy w sezonie, w całej historii Drift Open? Nie wiem, Łukasz, ja? Kto chce? Wydaje mi się, że do tej pory... Nie chcąc jakoś zapraszać, to wydaje mi się, że do tej pory każdy kolejny sezon wydaje się być lepszym niż poprzedni, czy to organizacyjnie, czy to pod względem rund, w sensie miejscówek, czy też ilości zawodników, czy jakości driftu, to cały czas nam rośnie do przodu. Tak przynajmniej nam się wydaje, więc liczymy, że tak samo to odbieracie. No i cóż, no, staramy się co roku robić coś nowego, staramy się też wracać do miejsc, które już kiedyś odwiedzaliśmy i ten sezon to jest chyba najlepsze ukazanie tej naszej myśli. Są rundy, na których jeździmy co rok, czyli Koszalin, czyli Toruń, a są rundy takie, które no w zeszłym roku nasze obrodzenie, czyli Kietrz. Fajnie, cieszymy się na ten sezon, nie możemy się rozgrywać pierwszej rundy w Polsku. Dokładnie, a tak jak jeszcze dodam tak jak Łukaszowi, tak, no ciężko nam powiedzieć, czy ten rok będzie najlepszy, tak, byśmy chcieli, żeby ten rok był najlepszy, ale tak naprawdę, czy dobry jest rok, to jest tylko nasza zasługa, tak, my staramy się zorganizować rundę, wspólnie niektóre rundy z naszymi partnerami, ale w większości to największe show i to jak te imprezy wyglądają, to jest też zasługa bardzo duża, przede wszystkim zawodników, tak, i kibiców, tak, zawodników z tego względu, że podnoszą swój poziom z roku na rok, doinwestowują samochody, te samochody wyglądają coraz to lepiej z sezonu na sezon, a kibice, co pokazali już w tamtym sezonie, naprawdę żyją mega tym driftem i coraz to fajnie jest na widowni, chyba sam nawet zresztą nerd dobrze o tym wiesz, że no zaczynasz ich fajnie rozkręcać, tak, i mam nadzieję, że na Kłodzku już to udowodni, że tą publiczność tak rozkręci, że tam będzie oprócz ryku silnika, to będzie ogromny ryk jeszcze kibiców, tak. No to z tego miejsca tutaj, że tak powiem, mój taki apel do kłodzkiej publiczności, abyście po prostu razem ze mną tutaj wiwatowali zawodnikom, ponieważ wszyscy zawodnicy robią to dla nikogo więcej, tylko właśnie specjalnie dla was, dla wszystkich kibiców driftu. No a tutaj nawet czy mówimy tutaj o Bartoszu, o Łukaszu, którzy są tutaj organizatorami Ligi Omie, czy o moim współkomentatorze Pawle, no to wszyscy na sam koniec dnia jesteśmy fanami driftu, tak samo jak wszyscy ci, którzy zdecydowali się przyjść na daną rundę, a więc tutaj no my jako fani driftu możemy się właśnie takim gromkimi brawami, głośnym aplauzem
razem i po prostu okrzykami odwdzięczyć zawodnikom i razem z nimi robić to dobre show, ponieważ to dobre show stanowią także kibice. No właśnie, ale rozmawialiśmy o progresie, jeżeli chodzi o zawodników. W tym sezonie zapowiadają się naprawdę głośne i grube awanse z klasy, przede wszystkim pro do klasy Masters. Powstają nowe samochody. No i co? Czy waszym zdaniem właśnie ci zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie zdobyli najwyższe lokaty w klasie pro, no w znaczący sposób, jeżeli chodzi o tę widowiskowość, i się przyczynią do tego, że ten poziom w klasie Masters będzie jeszcze wyższy, no i będzie jeszcze ciekawsze widowisko do zobaczenia. Solo, na chwilę obecną powiem tak, no trzymam kciuki za wszystkich, tak, nikogo nie faworyzujemy, bo starzy wyjadacze, którzy jeżdżą, na pewno nie dadzą się też tym młodym. Też są powroty zawodników, którzy mieli tam roczną, dwuletnią przerwę i powracają do sezonu. Między innymi Orest Michalczuk, z tego co widziałem na fanpage'u. Rafał Kochanowski na przykład, tak. I powiem tak, na pewno łatwo nie oddadzą skóry tym młodym, którzy weszli do klasy Masters. Powiem tak szczerze, wszyscy, co awansowali do klasy Masters, plus oprócz Pawła, no wszyscy w tajemnicy przed nami, przede mną i przed Łukaszem trzymają, czym oni wyjadą. My tak naprawdę nie wiemy, na razie nie wiemy, czym oni będą jeździć, tak? Także ciekawy jestem tego ich nowego uzbrojenia, tak? No powiem tak, ja mam pewien przeciek odnośnie jednego zawodnika, co tam, jaki progres w jego samochodzie został poczyniony, ale skoro nawet przed wami on trzyma to w tajemnicy, to ja też na razie jeszcze nie będę niczego zdradzał, ale na pewno warto tutaj obserwować, bo coś, czym wszyscy w zeszłym roku się zachwycaliśmy, no w tym sezonie 2022 będzie chyba jeszcze bardziej, no na pewno emocjonujące i też co za tym idzie widowiskowe, no bo kierowca też jest naprawdę niesamowity. Ale to może poczekajmy do pierwszej rundy, która będzie w Kłodzku już w majówkę. Na pewno powracającego Kamila Sikorę, tak? No piękna dwójeczka, tak? Już można było ją widzieć na internecie. Ja jestem na przykład bardzo zadowolony z Blanki Turckiej, która zrobiła swoje nysy takie piękne oklejenie nowe, czy to ma malowanie nawet, nie oklejenie, przepraszam. To jest i ten nowy bodykit do tego, prawda? Tak, wygląda pięknie, się cieszę, bo będziemy mieli jedną panią, która jest w różu, druga w fiolecie, tak? To będą się rzucać w oczy, nie? Zdecydowanie tak. A czy Blanka Turska awansuje też do klasy Masters, żeby razem z Karoliną tam walczyć? O, zobaczymy, jak jej pójdzie sezon, tak? Na razie jedzie w klasie pro dalej, tak? Zobaczymy, jak jej sezon pójdzie, no czy uda się jej awansować do klasy Masters. Rozumiem. Ja tu pytanko, myślę, że tak z tego jakby, jak wiem mniej więcej, jaki jest gdzieś tam podział obowiązków wewnątrz organizacji, pytanie myślę, że troszeczkę bardziej kierowane do Łukasza, a mianowicie jak po rundzie w Kietrzu, jakie są nastroje już tak na chłodno u władz miasta i u organizatorów, też u Jacka Olejnika, który naprawdę razem z wami mocno, mocno tutaj pracował nad tym, aby ta runda się udała. Udała się na pewno w zeszłym roku, czy w tym roku będą jeszcze jakieś dodatki z tym związane? To są jeszcze tematy, które jakby rodzimy jeszcze, tak? Zobaczymy jeszcze, czy ta impreza będzie miała taki charakter dokładnie jak w zeszłym roku, czy będzie ciutkę inna, ale na pewno to nie będzie mniejszy event, na pewno nie będzie mniej atrakcji i na pewno to nie będzie gorszy weekend, niż mogliście z nami spędzić w 2021 roku. A co do władz miasta, no ja nie mogę powiedzieć dosłownie nic, co by oddało to, z jaką pozytywną reakcją ze strony miasta się cały czas spotykamy. Ciężka praca i ogromny, ogromny wkład Jacka Olejnika. Także no wszystko idzie na dobrym torem i myślimy, jesteśmy raczej przekonani, że to będzie co najmniej powtórka z rozrywki zeszłego roku, a postaramy się, żeby to była jeszcze lepsza impreza. Ja widzę, Bartek się uśmiecha, czyli chce nam tutaj jakąś anegdotkę sprzedać. Ja chciałbym coś jeszcze dodać takiego, mam nadzieję, że to będzie dobrze odebrane, tak? Bo Łukasz powiedział, że władze miasta super, tak, oczywiście super, są zaangażowani, jest ich z nimi kontakt, jest pomoc, oni, no, naprawdę wszystko jest super. A no Jacek Olejnik, no to jego udziału w tej rundzie też ciężko opowiedzieć go słownie, tak? Bo naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo duży. Ja bym tylko chciał, żeby Jacek miał taki progres w jeździe w tym sezonie na zawodach, jaki ma,
jakie ma zaangażowanie w tą rundę. O, to rozumiem. Na pewno powiem, to na pewno pudło będzie na niego czekać wtedy. No to w takim razie ja trzymam kciuki za rozwój Jacka, taki jaki byście wy sobie tego przynajmniej życzyli, oczywiście taki jaki on by sobie tego życzył. Rozmawialiśmy sporo o awansach, o powrotach, no ale też ja troszeczkę wrócę do naszej zeszłorocznej rozmowy, gdzie było zapowiadane, że oczywiście awans to będzie nagroda za dobrą jazdę, ale też niewykluczone są spadki do niższych klas. I czy w tym sezonie 2022 zobaczymy zawodnika, który na przykład w zeszłym roku jeździł w klasie Masters, a spadnie do klasy Pro, albo taki, który jeździł z klasy Pro i spadnie na przykład do klasy Pro AM, albo ktoś z Pro AM nawet nie będzie mógł się o licencję ubiegać. Łukasz, ja? Okej, okay, no to ja to powiem tak. Na pewno nie mamy spadków do klasy Pro AM, nie mamy ani jednego spadku. Nie zdarzyło się w tym sezonie tak, żeby ewidentnie był jakiś bardzo słaby zawodnik, który nie daje sobie rady w klasie Pro i byśmy musieli go do Pro AM rzucić, tak? Na pewno jest dużo bardzo decyzji zawodników, które my żeśmy poparli, tak, że przechodzą z klasy Pro AM do klasy Pro, tak? To jest no tam nie ma tego takiego inaczej, nie ma tam takiej ścisłej jakiejś naszej granicy, której ktoś musi, ja nie wiem, jak jeździć w klasie Pro AM, żeby dostać się do Pro, tak? To tak naprawdę jest decyzja zawodnika, czy on się czuje na siłach i czy sprzętowo jest w stanie już w tej klasie Pro jeździć, tak? Temat klasy spadków z klasy Masters do klasy Pro, tak, było, no trochę było tych spadków. No ja chciałbym wymieniać tu z nazwiska, ani nic z tych rzeczy, z tego względu, że te spadki nie w większości nie były może spowodowane tym, że zawodnik słabo jeździł w klasie Masters, tak? W większości te spadki były kierowane tym, że po prostu zawodnik nie uczestniczył w zawodach Drift Open, co mamy w regulaminie naszym powiedziane jasno, że zawodnik, zresztą nawet pamiętasz też ten nasz wywiad jeden, w którym mówiliśmy, że oczywiście zawodnik może nie jeździć, może odpuścić sezon, bo nie ma samochodu, no nie wiem, ma jakieś tam swoje życiowe inne rzeczy do robienia, ale jest główna zasada u nas taka, że zawodnik Masters, który ma licencję, a jeździ na innych zawodach, czyli ma samochód, a nie pojawi się na naszych rundach, nie musi być na wszystkich, ale nie pojawia się, to z automatu spada do klasy Pro. Mhm. I takich spadków kilka na pewno mamy, nie? Rozumiem. Też no na pewno jest to widoczne od sezonu 2021, aczkolwiek jakby mówi się o tym w kontekście Drift Open, już nawet ja pamiętam takie pierwsze rozmowy przed finałem w sezonie 2018, a mianowicie o tym, że wy jako liga no, kładziecie nacisk tutaj też na to, aby te samochody były nie tylko bezpieczniejsze, bardziej rozwinięte, ale także coraz lepiej wyglądały. Ja chciałbym zapytać, jak to wywieranie wpływu pod tym kątem na zawodnikach dokładnie wygląda. Nie wiem, czy każdy, kto chce jechać w Drift Open, na przykład wcześniej musi przesłać, nie wiem, projekt oklejenia albo zdjęcia samochodu, żeby dostać swojego rodzaju akces do udziału? To jest, może ja się tutaj zabiorę głos. To nie chodzi dokładnie, jeśli chodzi o samochód, nie chodzi dokładnie o oklejenie. Bardziej chodzi o to, żeby on po prostu wyglądał schludnie, żeby był zadbany, żeby ktoś zadbał też, żeby poza tym, że jest czysty, kompletny i w jednym kolorze, to że ma jakieś naklejki, jakoś się odróżnia, żeby to po prostu dobrze wyglądało. I to nie chodzi o sam rodzaj oklejenia. Może być ładny samochód, który oklejenia nie ma. Jest bardzo fajna E30 zielona, która u nas jeździ z ładnym logo Hella Drift Team na boku, która nie ma wielkiego oklejenia, ale wygląda bardzo profesjonalnie, przyjemnie i się prezentuje. I to dokładnie o to nam chodzi. A jeśli chodzi o jedną rzecz, którą chciałbym dodać do tego, co powiedział Bartek wcześniej odnośnie awansów i spadków. Pamiętajmy jedną rzecz, że to nie jest tak, że zawodnik decyduje, gdzie on, czy on będzie jeździł tu, czy tu. On może zadecydować, żeby się o to postarać i po prostu wystąpić z taką prośbą do ligi. Wtedy my to decydujemy, tak, razem z naszymi sędziami, więc to jest troszeczkę inaczej, ale tak jak Bartek powiedział, reszta jest. Rozumiem. Mam jeszcze w takim razie pytanko, natomiast już tutaj wracając z kolei z powrotem do tych kwestii wyglądowych i chciałbym, żeby każdy z was odpowiedział na nie oddzielnie, a mianowicie, który z samochodów w sezonie 2021 był waszym ulubionym? Znaczy ja powiem tak, no nie chcę nigdy na takie pytania odpowiadać, tak? Ponieważ podobają mi się dużo zawodników auta, tak? Ale no nie chcę takie pytania odpowiadać, ponieważ no nie chciałbym,
żeby ktoś się poczuł później urażony, albo ktoś znowu, żeby odebrał ten, to tak, że nie wiem, kogoś faworyzuje, bo ktoś ma ładniejsze auto, tak? Bo nie wiem, podoba się Fasoli to auto, no to później jest faworyzowany. Ja na przykład, no, staram się nigdy w ogóle nawet nie być przy sędziach, przy ocenianiu, nie? Broń tego, żeby ktoś mnie o nic nie posądzał, a... Ja mogę potwierdzić, bo z kolei ja jestem zawsze przy sędziach i tak. Ciebie tam nigdy nie ma. Tak, i po prostu, no nie chciałbym, no, no dużo aut mi się podoba, tak? Na pewno mogę powiedzieć jedną rzecz, to żeś powiedział, wiedział wcześniej, bardzo duży progres poszedł wyglądowy, tak jak Łukasz powiedział, część aut jest delikatną jakąś naklejeczką, część aut jest naprawdę pięknie oklejonych. Na temat ładnych oklejek mogę na przykład powiedzieć tyle, że zawodnik Stasiak zaskakuje mnie z rundę na rundę, na przykład nie będzie go teraz na Kłodzku, bo ma tam jakieś swoje sprawy, ale na Kielce już wraca i co ja, nie, na kolejną rundę nas przyjeżdża, bo widzę jego auto na internecie, to ma to każdym razem ładniejsze oklejenie, no. I to takie naprawdę ma ładne i zmienia je na ładne, nie? Tak jest, no to prawda. Auto Marcina na pewno zasługuje na podziw, ale to zdanie Bartka znamy, a Łukasz, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy ty masz jakiegoś swojego zdeklarowanego faworyta? Ja się chyba obronię jak Bartek. Dużo bardzo ładnych samochodów jeździ w Drift Open i ciężko byłoby wybrać jakichś faworytów, ale najczęściej auta, no akurat to jest też troszeczkę innych tutaj tematów, jeśli chodzi o wybór samochodu na plakat, ale najczęściej samochody, które mi się bardzo podobają, widzicie na plakatach. Okay. To jest też kwestia tego, że nie zawsze jest zdjęcie takie, które powinienem mieć, więc niektóre samochody jeszcze się na nich nie pojawiły, ale to jest kwestia czasu, także. Ale mówię, ciężko było wybrać jakiś taki mój ulubiony. Jest kilka, które są naprawdę bardzo fotogeniczne i one się gdzieś częściej pojawiają, ale no, mówię, nawet jeśli chodzi o poziom właśnie przygotowania wizualnego samochodów, no to jest co roku jest ładniej, co roku jest znacznie bardziej ładnie. Ja teraz dam taką jeszcze jedną szybką podpowiedź dla zawodników. Jak oglądacie ten wywiad nasz, to już wiecie, co trzeba zrobić, żeby być na plakacie, tak? Trzeba, muszę się auto rzucić ładnie w oko Łukaszowi. No. Musi być ładne, kompletne i jechać najlepiej jak najbliższą parę. Tak co was Kinek złapie w obiektywie. Czyli mamy tu już pewne wytyczne, które można próbować spełnić, a jeżeli chodzi o właśnie wytyczne i o pewnego rodzaju też zmiany, bo takie zmiany zaszły w klasie Pro AM, chciałbym, abyśmy troszeczkę o tym porozmawiali, ponieważ uważam, że to jest niezwykle ważne, aby dbać o napływ, nieustanny napływ młodych zawodników. Drift Open właśnie dzięki temu, że ma klasę Pro AM, ten napływ młodej driftingowej krwi no, nam zapewnia bardzo fajnie, bardzo mocno i chciałbym zapytać, co nowego zobaczymy w klasie Pro AM, ponieważ tam będzie możliwość, jakby większa szansa na to, aby pokazać się także drugiego dnia zawodów. To wiecie co, to może tak, ja powiem o Pro AM, a Łukasz później powie o klasie, zmianach w klasie Pro i Masters. Okej. Okay. To tak, klasa, co załamałem cię, byś miał więcej gadania. Ja wam powiem o jednej zmianie, a Łukasz wam powie o wszystkich innych. Nie, dobra, to teraz tak, klasa Pro Am, tak jak powiedziałeś, my bardzo szanujemy tych zawodników, to są zawodnicy początkujący, takie w ogóle, bo nasze nastawienie od samego początku, że mieli być świeżi ludzie, którzy chcą zobaczyć, z czym to się je, poznać, jak wyglądają zawody i zadecydować, czy zainwestować pieniążki i wtedy iść do klasy, dostać się do klasy Pro i tam już swoich sił w parach, sprzętem już swoje siły sprawdzać i dalej już rozwijać się. Klasa Pro Am mnie przede wszystkim, no nie mogę się tam za Łukasza wypowiadać, ale mnie przede wszystkim zaskoczyła tym, że ci zawodnicy są mega zdyscyplinowani, są mega poukładani i mają bardzo duże umiejętności. I pokazuje to niekiedy, że no ten sprzęt jest, no wiadomo, no sprzęt jest ważny, tak? Sponsor jest ważny, pieniążki są ważne, opony są ważne, wszystko jest ważne, ale ten bakcyl cały do tego jeżdżenia i te umiejętności tych młodych ludzi naprawdę pokazali się na naprawdę wysokim poziomie. Zmiany, jakie w tym roku są, regulaminowe, to tak, no pierwsza zmiana jest taka, że znieśliśmy wymóg opon jednego producenta. Teraz zostaje tylko rozmiar i dowolna firma, więc na pewno
Na pewno części zawodników to trochę ułatwi, tak, opony, zdobycie opon lub pozyskanie jakiegoś sponsora, tak, który na przykład, nie wiem, chciałby w takim rozmiarze dać oponki. To jest ta jedna zmiana. Jakie są widełki, jeżeli chodzi o rozmiary opon? 17, 2, 3, 5. No i kolejna zmiana, taka naprawdę, naprawdę coś dająca bardziej zawodnikom, to jest to, że zwiększyliśmy limit zawodników, znaczy nie, może nie limit, ilość zawodników, którzy awansują do drugiego dnia zawodów. Do drugiego dnia zawodów to klasa Pro Am było awans tylko 5 zawodników, w tym momencie zwiększyliśmy to do 7. Oczywiście zawodnicy, którzy zdobędą w pierwszym dniu kwalifikacyjnym punkty, tak? Bo jeżeli ktoś ma zera, no to wiadomo, że się nie dostaje na następny dzień, tak? Mhm. W tym momencie będzie ich 7. No, jeżeli chodzi o klasę Pro AM, to myślę, że wszyscy doskonale zapamiętali Dawida Markiewicza, Tomka Krzyżanowskiego mistrza, Młodego Ognia, czyli Mariusza Łupkowskiego, który pokazał, że po prostu u niego w rodzinie ten drifting cały czas stoi mocno. Na pewno też wszyscy pamiętamy Michała Dębskiego z Drift Teamu Kołobrzeg. No naprawdę wielu, wielu zawodników, którzy w tej klasie Pro AM na każdej rundzie pokazywali nam się z niesamowitej strony. Czy którykolwiek zawodników z Pro AM zadeklarował swoje przejście do Pro w tym roku? No wiesz co, na pewno na tej rundzie już teraz w Kłodzku, bo w Kłodzku nie ma Pro AM, nie ma, tak? Na pewno zobaczymy Mariusza Kościelnego, tak? Okej, okay. No jedzie. Właśnie, Mariusz Kościelny. Tak, jedzie, na pewno jedzie już w klasie Pro. Także no chłopaki tam tak, będą przeskakiwać. No Fabian Grabarczyk miał być, tak, w końcu wrócić, miał być na Kłodzku, ale no niestety tam u nich się trochę pochrzaniło, no spłonęła nim firma. No i niestety musi odpuścić starty. No to bardzo przykra informacja i tutaj też na pewno całe środowisko i wszyscy, którzy znają rodzinę Grabarczyków, a myślę, że każdy, kto zna rodzinę Grabarczyków, to automatycznie jest w pewien sposób jej sympatykiem, łączy się z całą rodziną, a więc no tutaj też na pewno za pośrednictwem naszej rozmowy no takie wsparcie mentalne na pewno możemy przekazać. Ale kontynuując naszą rozmowę, to w co Łukasz wplątał Bartka, a więc jakie będą zmiany w Pro i w Masters. Będzie ich trochę, ale to umówmy się, to nie są jakieś zmiany, które będą wnosiły jakąś rewolucję. Jedna może troszeczkę, ale o tym za chwilę. Głównie to są zmiany kosmetyczne, które mają wpłynąć na to, żeby zawody przepływały jeszcze płynniej, żeby to wszystko się działo, żebyście nie musieli czekać, żeby nie było opóźnień. To jest, zazwyczaj to są zmiany podyktowane tym, żeby zawodnikom i kibicom i wszystkim było lepiej po prostu, więc staramy się troszeczkę niektóre rzeczy postracać. Będziemy troszeczkę, regulamin będzie, myślę, w przyszłym tygodniu już dostępny online, więc będzie można sobie wszystko zobaczyć i przeczytać. Zresztą powinniście to zobaczyć i przeczytać. Jeśli chodzi o zmianę, to na przykład 10 minut na naprawę. Nie będzie już takich sytuacji, że na przykład w dwubiegu, czyli mamy dwa przejazdy jednego zawodnika z drugim, w pierwszym przejeździe ktoś bierze 10 minut na naprawę i w drugim przejeździe znowu bierze 10 minut na naprawę. To będziemy teraz liczyć dwubieg jako taki wspólny przejazd, więc każdemu zawodnikowi będzie przyjmowało 10 minut na naprawę jednorazowo podczas dwubiegu. Maksymalnie do 10 minut, maksymalnie. Maksymalnie, no dobrze, musi tam 10 minut stać, tak? Co jeszcze? Czas naprawy będzie liczony od momentu wjazdu do parku maszyn. Już w zeszłym roku już coś takiego stosowaliśmy po to, żeby nie było wątpliwości, że któryś zawodnik był ileś minut w parku maszyn, a któryś był ileś minut, było to wszystko mierzone. Więc w tym roku ten zapis już oficjalnie pojawił się w regulaminie i na pewno będziemy sobie tego pilnować. I istota zmiana, którą też prosili nas jako sędziowie, to jest wymóg na sędziowi startowemu, by po kolizji lub jakimś kontakcie samochodów w dwubiegu sprawdzał przed wyjazdem na kolejny bieg, czy samochód jest sprawny, kompletny, czy opony są ok, bo zdarzają się czasami sytuacje zawodnikom, że na przykład opona lekko spadła, tego nie widać, nikt tego nie wie, zawodnik wjeżdża i nagle jest po biegu. Więc żeby też uniknąć takich sytuacji, to po prostu sędzia startowy będzie sobie też wizualnie oczywiście sprawdzał samochód, czy wszystko jest ok. Co by tutaj jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o zmianę regulaminu? To są auta zastępcze i te przy kolizji, tak? Nie, to o tym byś powiedział. To może, Bartuś, ty to może, wiesz, opowiedz, bo ty to w sumie to okay, dobra.
To taka bardzo ważna zmiana, która do tej pory nigdy nie była, no nigdy nie brała, nie była brana pod uwagę, ale ten sezon nam pokazał, że trzeba coś z tym w końcu zrobić. To jest temat aut zastępczych, czyli temat auta zastępczego zostaje tak jak gdyby początek po staremu, czyli każdy zawodnik ma prawo do jednego auta zastępczego lub auta no, swojego kolegi, tak, bo wiadomo, nie każdego stać, żeby mieć drugi samochód. Oczywiście na badaniu technicznym musi być zgłoszony numer tego samochodu zastępczego, czyli przykład, nie wiem, jak rozmawialiśmy już o Fabianie, tak, Fabian wpisuje, że pożyczył, dla czego autem zastępczym będzie auto brata jego, tak, Kajetana. I no nie może już innego całkowicie auta nie może wziąć, tylko może korzystać z tego samochodu. No i teraz sytuacja, która, no i tak, przede wszystkim auto zastępcze można wziąć tylko przed wjechaniem na start pierwszego przejazdu, pierwszego pojedynku w parze, tak? Jeżeli ci auto zepsuło podczas przejazdów, no to masz pecha, tak? Nie mogłeś wziąć auta. Teraz zostaje też to, tylko oprócz sytuacji, w której podczas walki nie z winy zawodnika ktoś w niego uderzy i niszczy mu samochód. I zawodnik nie może pojechać drugiego przejazdu, no ponieważ ma auto uszkodzone. Mhm. W tej sytuacji dopuszczamy auto zastępcze na drugi przejazd. Okej, okay, rozumiem. Tylko warunek jest jeden taki, że zawodnik na torze, jeszcze za czym go auto jego nie zostanie zwiezione do parku maszyn, musi podjąć decyzję, czy naprawia samochód i bierze 10 minut. Czy bierze auto, zastępcze auto. Jeżeli powie, że naprawia samochód, to już jest jego decyzja, już koniec. Nie liczymy mu czas i już nie może wjechać autem zastępczym, ani nic innego kombinować. Jeżeli chodzi o kwestie regulaminowe, ja też mam pytanie odnośnie kwestii, która widzę, że gdzieś tam z sezonu na sezon się troszeczkę rozwija i sytuacji, o które chcę zapytać, jest coraz więcej. Mianowicie chodzi mi o protesty. Do tej pory sytuacja wyglądała tak, że jeżeli dany zawodnik po swoim przejeździe, po swoim biegu z rywalem, przeważnie przegranym, no bo nie spotkałem się nigdy z sytuacją, aby ktoś chciał protestować swój wygrany bieg. Podjeżdżał na start, prosił sędziego startowego o to, aby ten przekazał informację do sędziów, aby ci ponownie pochylili się nad tym werdyktem, nad całym tym przejazdem, albo po prostu, aby sędzia startowy pozwolił sędziom głównym, czyli Jegorowi Chałkowi, Przemkowi Stańczakowi, Dominikowi Kaczmarkowi wytłumaczyć danemu zawodnikowi, na czym cała kwestia polega i o jaką decyzję oparł się werdykt. I chociażby przytaczając sytuację z Torunia, gdzie tych protestów było naprawdę sporo i generalnie mam wrażenie, że w sezonie 2021 tych protestów było więcej niż w sezonie 2020, kiedy zawodnicy w kolejce wręcz ustawiali się do tego, aby właśnie o te ponowne rozpatrzenie poprosić. Sytuacja była taka, że cała rywalizacja odwlekała się w czasie, no bo zawody musiały być zatrzymane, sędziowie musieli obejrzeć replaye, porozmawiać z zawodnikiem. Jeżeli zawodnik był pokorny, przyjmował to i po prostu rozumiał, ale też były sytuacje, gdzie naprawdę gorąca dyskusja się wywiązywała, a ten czas sobie dalej leciał. Więc ja mam pytanie po prostu, czy w kwestii protestów będzie coś się zmieniało, czy to będzie pozostawione tak, jak jest do tej pory? Temat protestów jest przez nas już rozwiązany. Też wszystko będzie opisane oczywiście w regulaminie. Ja powiem tylko tak w skrócie. Protesty, a pytania to są dwie różne rzeczy. Zawodnicy protestów tak naprawdę to było kilka. Większość to było, przychodził po prostu zawodnik i co ja zrobiłem, czemu tak, on się chciał dowiedzieć. On nie chciał złożyć protestu. Jak się zapytałeś zawodnika, ale składasz protest, to nie, on się tylko chciał dowiedzieć, bo oczywiście standardowa procedura jak w każdym sporcie, bo ktoś powiedział, ktoś coś zrobił, wiesz o co chodzi, tak? No dokładnie, tak. I ktoś tam wtedy przychodzi. No powiem tak, temat protestów na pewno jest problematyczny, ponieważ zabiera czas. Ale jeżeli jest ważny protest, podstawny, to oczywiście trzeba go wysłuchać. Tylko że to musi być protest, który naprawdę ma swoją podstawę i coś się wydarzyło, że sędziowie mogli czegoś nie zobaczyć. Dzisiaj protestowanie przez niektórych zawodników jest wkalkulowane w zasady ich walki o pierwsze miejsca. Okay. Po prostu
no jest grono zawodników, grono, czy powiem nie grono, może tak, jest tam kilku zawodników, koło pięciu, może sześciu, którzy na każdych zawodach protestują. To po prostu jest ich sposób na to, żeby no, spróbować coś ugrać, tak? Oni wiedzą dobrze, że nie mają racji, no ale no, no mają takie prawo, tak, zgodnie z regulaminem, że mogą złożyć protest, więc oni idą i składają protest. Czy on jest sensowny, czy nie, po prostu idą, uda się, może się nie uda. Uwierzcie mi jedną rzecz, sędziowie od kilku lat, dzięki transmisji live, dzięki komputerom, sprzętowi i wszystkiemu, oni zanim podadzą decyzję o wyniku, to uwierzcie, no zresztą ty nerd, nie muszę ci tego mówić, tak, bo ty nerd to oglądasz, widzisz to, ile razy oni oglądają powtórki, ile razy oni jakieś przybliżenia z tej kamery, tak? Tak, spowolnienia różnego rodzaju. Dokładnie, także oni tą decyzję mają zazwyczaj już przemyślaną konkretnie, tak, ten wynik. No wiadomo, może się coś zdarzyć, czego nie zobaczy kamera, czegoś, co nie zobaczy sędzia, tak? No takie rzeczy się zdarzają w każdym sporcie, tak? No ale tych sytuacji naprawdę, no, no jestem w stanie przez te 14 lat wyliczyć na jednej ręce. Także w tym momencie ucinamy protesty, jeżeli protest jest sensowny, będzie wprowadzona opłata za protest. Oczywiście, jeżeli protest był słuszny, to opłata zostanie zwrócona zawodnikowi, okay. Tak? Ale po prostu ukrócimy te takie no niepotrzebne po prostu na siłę, żeby ktoś coś wymuszał tylko po to, żeby przedłużać zawody i kombinować, tak? Takie sytuacje. Jeżeli protest będzie słuszny, to zadecydowaliśmy, że pieniążki, które zawodnik wpłaci na protest, będą przekazywane na lokalne domy dziecka, w których odbywają się zawody. O, to bardzo szlachetne. A więc może w takim razie zawodnicy będą chcieli pomóc. Możliwość tych protestów też się pozostanie, bo ktoś w ten sposób będzie chciał wesprzeć charytatywnie domy dziecka. Tak. Rozumiem. No dobrze, w takim razie temat myślę, że jest... Łukasz, jeszcze chciałeś coś dodać? Wiesz, poziom rywalizacji między zawodnikami już jest tak wysoki, że no, trzeba się łapać wszystkiego, żeby wygrać czasami. To fajnie widać, jak ktoś ogląda sobie na Netflixie ten dokument o Formule 1. Tak widać napompowanie, widać jak cały tymi siedzą, oglądają te zawody, szukają jakichś kluczków, żeby tu komuś dogryźć, żeby tu przeciwnika jakoś sprowokować. To jest podobny temat, już robi się w drifcie i fajnie to się ogląda, bo widać, że ten profesjonalizm i ta wola walki jest coraz większa. No ale jak Bartek powiedział, no po prostu musimy też troszeczkę się przy tym zabezpieczyć, żeby ktoś tego nie traktował jako części tego sportu, bo to może być zarezerwowane dla sytuacji, które faktycznie wymagają sprawdzenia. Mhm. Masz tak, no masz nerciu to samo w piłce nożnej, tak? No piłkarz się przewraca i leży tam, umiera, prawie nogę mu ucięli, nie? Jakby go piłą mechaniczną przelecieli, no a za 5 sekund on wstaje jakby nigdy nic, no to jest taka sama sytuacja, to jest protestami, no. No mam nadzieję, że jednak w drifcie nigdy do takiego kuriozum jak w piłce nożnej nie dojdzie i że będzie po prostu wyłapywanie każdego momentu, ale w takim razie zapytam o kwestię, która jest na pewno bardzo pozytywna dla wszystkich zawodników, szczególnie tych wygrywających i tych, którzy są po prostu no, w topce w swojej klasie, ale która też tego typu sytuacje może w pewien sposób jeszcze zaostrzyć, rozszerzyć, zwiększyć. A mianowicie chciałem zapytać o nagrody. Czy jeżeli chodzi o nagrody za konkretne rundy, możemy już coś powiedzieć? Czy są jakieś plany na ten temat? Czy będzie jakaś totalna rewolucja, jeżeli chodzi na przykład o sezon 2021 w porównaniu do sezonu 2022? Znaczy wiesz co, no na pewno rozmawiamy z naszymi sponsorami, tak? No mamy jakieś tam zapewnienia od nich, ale no na chwilę obecną no za dużo nie chciałbym tam mówić. No na pewno sponsor Rally Shop, tak? To na pewno nas sponsor Ejba, Holhem, Stromflex, opony Rybka, tak? Kogoś pominąłem, szybciutko Łukasz mi tu podrzuć, żebym kogoś nie pominął, bo zaraz w topie. aha, no i tak, no na pewno jakieś tam nagrody będą, tak, szczególnie, nie liczmy tam, tak, że to jednak w Formule 1, tak, wiadomo, będą nagrody. Na pewno mamy jeden duży plan na nagrodę finałową. Nie powiem jeszcze, co to będzie dla zwycięzcy finału dokładnie, mogę tylko tak dać w tajemnicy, że jedną cyfrę, jedną literkę mogę tylko powiedzieć, M2, no ale co to będzie, to pokażemy za jakiś czas. Okej, okay. Finał w Toruniu, M2, może jakaś mieszkanko. Kawalerka. Kawalerka na weekend.
Okej, okay, no to brzmi ciekawie, na pewno tutaj ziarno zostało zasiane. Na sam koniec chciałbym zadać wam pytanie, które zadaję każdemu mojemu rozmówcy w tej serii wywiadów. Pytanie, które jest odpowiedzią na chyba jeden z największych problemów polskiego driftu, a mianowicie chodzi mi o pieniądze. Wielu zawodników i coraz częściej narzeka na to, że nie ma sponsoringu, że firmy nie chcą ich wspomagać, że nie ma pieniędzy i że przez to oni nie mogą sobie pozwolić na większą ilość startów, na rozwój swojego auta czy na zrobienie kroku do przodu. Wy jako liga utrzymująca się na rynku, tak jak Bartku wcześniej powiedziałeś, już od 14 lat, no na pewno musicie mieć jakiś dobry patent na to, aby jednak tych partnerów i sponsorów pozyskiwać, no po to, aby po prostu sobie działać. A więc moje pytanie do was obu albo do każdego z osobna jest takie. Wy ze swoich obserwacji, jak uważacie, jaki zawodnicy robią najczęstszy lub największy błąd, którego wynikiem jest to, że po prostu tych sponsorów nie ma? Mail się nie sprawdza. Mail się nie sprawdza. Co się nie sprawdza? Wysłanie oferty mailem nie zadziała. Okej. Znaczy nie, wszystkim powiem tak. Jest grupa zawodników, tak? Możemy powiedzieć, na przykład dać przykład na Karolinie Pilarczyk i na Piterze Kozłowskim, tak? To jest dwóch zawodników, którzy dbają o swój bardzo wizerunek, mają dobre podejście do sponsorów, co widać, i mają tych sponsorów, tak? Dbają o nich, ich mają. To jest główny, jeden z tych czynników, żeby znaleźć sponsora. Najpierw sam musi zainwestować w samochód, sam musi, auto musi wyglądać i wszystko po kolei być widoczny, no bo no nikt nie przyjdzie do szarego człowieka, którego nikt nie zna, i ktoś mu da pieniądze na auto, na starty, na inne rzeczy, tak? No nie kłamujmy się, no bo tak to nie wygląda. Kolejna najważniejsza rzecz jest taka, że trzeba mieć gadane i trzeba mieć tego farta, tak? Trafić tą osobę, nie wiem, jakiegoś znajomego w jakiejś firmie i tym podobne, jakiegoś zapaleńca. Ogólnie no, temat pozyskania sponsora jest bardzo ciężki i no, jakiegoś jednego patentu nie ma. No, nie ma na to jednego patenta. No, musi być ktoś, kto jest tym zajarany, spojrzy, nie wiem, zobaczy to gdzieś na internecie, na żywo i powie, ja bym chciał, tak, jakiś tam kontakt. No, to bardzo, bardzo ciężki temat do opowiedzenia, tak. Przez tyle lat tak naprawdę no, 99% zawodników no jeździ za swoje pieniążki jeździ, dokłada do tego interesu, bawi się w ten sposób, bo tak samo jak my, no nie żyjemy ze sponsorów, nie żyjemy z driftingu. Drifting jest dla nas pasją, to jest nasza dodatkowa rzecz, na co dzień pracujemy każdy w swojej firmie. Okej, okay. Łukasz, coś byś dodał? Ja mogę tylko doradzić, co można zrobić lepiej, bo no widzimy te błędy, które zawodnicy, nawet ci, którzy starają się coś zrobić w tym kierunku pozyskania sponsora, no to mówię, najczęstszym przypadkiem jest wysłanie oferty, która najczęściej jest zresztą źle też napisana, więc no i to i tak nie zadziała, to trzeba dzwonić, trzeba mieć kontakty, albo trzeba szukać tych kontaktów. Musicie wyjść do ludzi, a jeśli chodzi o sam wizerunek, to ja zawsze to powtarzam, to po prostu trzeba być charakterystycznym, trzeba się jakoś wyróżnić, żeby ludzie cię zapamiętali, trzeba mieć jakoś fajnie, ładnie zrobiony samochód, trzeba wyglądać, trzeba mieć ubrania teamowe. Ja wiem, że to wszystko kosztuje, ale to jest inwestycja, która pozwoli potem pozyskać tego sponsora. My też się staramy o to, żeby nasza liga wyglądała i tak samo oni muszą się starać. Przykładów zawodników i zawodniczek, którym się to dobrze udaje, mamy już kilka w kraju, więc jest kogo obserwować, jest od kogo brać wiedzę, a myślę, że nawet jak zapyta się, to oni też się tą wiedzą podzielą, więc. Czy w związku z tym mogę ja wywnioskować z tego, co wy mówicie, że w ostatnich latach ta sytuacja mimo wszystko troszeczkę się poprawia? Znaczy wiesz co, ja powiem tak, ta sytuacja się na pewno trochę tam poprawia, tak, bo sponsorzy, firmy, inne rzeczy, jakieś tam firmy PR-owe, które też się tym zajmują, jakieś mają o tym już pojęcie i ten drift jest rozpoznawalny. Ale czy to się zmienia na finanse tych zawodników, na tych sponsorów? No, to ciężko to określić. No jeden ma farta, drugi nie ma. No i tak to wygląda. No tylko, że też realia poszły w górę, że kiedyś złapanie sponsora na jakiś tam koszt, gdzie ci tam udało się starty opłacić, było fajne. Dzisiaj no niestety te auta i progres tak poszedł w górę, że teraz te na opony, na paliwo to jest takie kosmiczne pieniądze, a nie mówimy już o budowaniu auta i całym teamie i wszystkiego po kolei, tak? Rozumiem. Chciałbym jeszcze wam zadać pytanie, które będzie może... Oczywiście chciałbym, żeby odpowiedź na nie była oczywiście w kontekście driftu i przez pryzmat naszego sportu, ale pytanie z kategorii może nieco bardziej geopolitycznej. No,
nie da się niestety uniknąć tematu konfliktu na Ukrainie. Na każdym kroku też słyszymy, no i widzimy chociażby na stacjach benzynowych, że ceny wzrastają. Powiedzcie proszę, jak to waszym zdaniem przekłada się lub przełoży się na właśnie na sytuację w polskim drifcie? Nie tylko w sytuacji was jako organizatorów, ale też jakie macie sygnały chociażby od zawodników, no bo jesteście w kontakcie stałym z każdym, kto u was jeździ. Zmniejszymy zawodnikom, że dwa okrążenia mniej pojadą i się zniweluje różnica w paliwie. Ja no, powiem tak, no, przy takich dużych ilościach pochłanianego paliwa, jak mają zawodnicy, ciężko jest to określić, tak? Czy no bo jak zawodnik odpadnie na topkach, a drugi dojdzie do finału, to tego paliwa i tak idzie raz i jeszcze tyle, nie? Powiem tak, na pewno dadzą sobie radę, tak? Dali sobie radę w COVID-zie, dadzą sobie radę teraz, no i tak, no, no, tak to raczej będzie wyglądać, nie? Nie, mm-hmm. nie zobaczyłbym, nie liczyłbym na boom, że zobaczymy elektryczne auto na drifcie. No. Okay. Niekoniecznie, bo tam były już sygnały, że ktoś tam się odzywał i nawet pytał wymagania regulaminowe odnośnie samochodów elektrycznych do driftu, ale wracając do kwestii paliwa, to ja mam pewien, że mamy chyba większe problemy aktualnie, ale jeśli chodzi o paliwo, ropa wraca, baryłka tam już kosztuje chyba poniżej $100, więc może do pierwszej rundy będzie ok, więc zobaczymy, trzeba być dobre myśli. A jak nie, to 3 litry turbo diesel. A też takie przykłady ze świata driftu polskiego mamy, prawda? No i nagle się okaże, że chłopaki ze klasy Pro-Am jeżdżą cały dzień, a reszta klas stoi w parku maszyn. To paliwa brakło, nie opon, tylko paliwa. No. No zresztą... Chłopaki ze Stack Drifting będą mieli dobre robotę, nie? Dominik, no sam wiesz, że na przykład w zeszłym roku początek sezonu był bardzo problematyczny, bo znowu opon nie było, pamiętasz, nie, tą sytuację? No problem był z oponami, no teraz mamy jakiś tam problem, ale najważniejsze, że jest to paliwo, tak? Także moim zdaniem no, zawodnicy sobie poradzą, no. Rozumiem. W takim razie trzymamy kciuki za wszystkich zawodników, aby tutaj mogli zaprezentować się w pełnych sezonach Drift Open. Sezon zapowiada się naprawdę niesamowicie. No i co? Możemy o nim opowiadać bardzo dużo, ale najlepiej zobaczyć to na własne oczy. Pierwsza możliwość już majówkę w Kłodzku, runda uliczna, powrót jednej z legendarnych imprez. No i w ogóle taki wniosek, który już w trakcie tej rozmowy mi się nasunął, to taki, że po prostu chyba zebraliście to, co w przeciągu ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o Drift Open, było najbardziej charakterystyczne, najlepiej wspominane, najbardziej sprawdzone i upchnęliście to w 6 rund odbywających się miesiąc po miesiącu w zasadzie. No jeszcze za rok dołożymy jeszcze jedną rundę w kosmosie i będzie już gitara. będzie komplet. I wtedy będzie najlepszy drifter w galaktyce, tak? Tak jest. Jeszcze rundę zimową musimy kiedyś zrobić. No, to by na pewno było bardzo ciekawe i bardzo pożądane przez wszystkich zawodników. No i koszty jakie małe. Okej. Okay. Moimi gośćmi byli szefowie Drift Open, Bartosz Fasola-Kasprzyk oraz Łukasz Baranowski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Jestem Driftingowy Nerd. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, a także napiszcie komentarz o waszym najlepszym wspomnieniu związanym z Drift Open. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie ten kanał. Wirtualna piona, trzymajcie się, cześć!